Serbia odparła atak Austro-Węgier, a na froncie zachodnim sytuacja stała się absolutnie patowa. O wydarzeniach w Serbii, jak i otwarciu frontu zachodniego, powiadałem w poprzednich odcinkach. Dziś chciałbym się skupić właśnie na tej patowej sytuacji, która miała miejsce na froncie zachodnim. O wschodzie jeszcze opowiem, ale nie teraz. Jak już zaczęliśmy temat zachodu, to skupmy się na razie na zachodzie. Niemcy starali się utrzymać niezmienioną sytuację na froncie i jednocześnie przygotować ofensywę. Jak wspomniałem w poprzednim materiale, Niemcy zostali zatrzymani, nie mogli się przebić w kierunku Paryża, przez co wszystkie ich plany runęły w gruzach. Niemcy postanowili więc przekroczyć pewną granicę, której dotąd z reguły się nie przekraczało w tak otwartych konfliktach. Wybitny niemiecki chemik. Walter Nernst, który był w wojsku w 1914 roku jako kierowca ochotnik, widział, jak wygląda wojna okopowa. Zaproponował pułkownikowi Maxowi Bauerowi, oficerowi niemieckiego sztabu generalnego, odpowiedzialnemu za kontakty z naukowcami, by zamiast strzelać do przeciwnika, wykurzyć go niespodziewanym atakiem chemicznym. Walter Nernst zaproponował użycie gazu zawiącego, który obezwładniłby przeciwnika tworząc lukę, którą Niemcy mogliby wykorzystać i się przez nią przebić. Zorganizowano testy terenowe, które obserwował inny chemik, Fritz Haber. Ten stwierdził, że pomysł jest dobry, ale może być jeszcze lepszy. Postawił na śmiercionośny gaz chlorowy. Haber twierdził, że chlor to nowa broń, która potrafi przełamywać najlepiej umocnione pozycje obronne i przyniesie zwycięstwo w wojnie pozycyjnej. Powinien szybko się rozwiewać, umożliwiając natarcie piechoty bezpośrednio po ataku chemicznym. Chlor ma jeszcze tę zaletę, że będąc cięższym od powietrza, wnikał w zagłębienia terenu i wolniej się z nich ulatniał, skutecznie eliminując żołnierzy przebywających w okopach i ukrywających się. Haber opracował też technologię zastosowania tego gazu. Kilka tysięcy metalowych butli z płynnym chlorem ustawionych równolegle do pozycji przeciwnika miało być otwartych jednocześnie. Wydobywający się gaz niesiony wiatrem miał nie tylko porazić, ale i uśmiercić żołnierzy przeciwnika. Liczono także na olbrzymie znaczenie psychologiczne, panikę i rozprężenie w szeregach wroga. Niemcy rozpoczęli przygotowania. Celem był IPH, który wcześniej był miejscem olbrzymiej porażki wojsk niemieckich. Niemieckie oddziały wkopały 4130 mniejszych i 1600 większych butli chloru naprzeciw dwóch francuskich dywizji. Czekali na właściwy wiatr. Ten pojawił się 22 kwietnia 1915 roku. O piątej po południu. Takim sposobem w miejscowości Langemark na północ od Ip, armia niemiecka użyła chloru po raz pierwszy. Uwolniono 150 ton tego gazu z ponad 6000 tysięcy butli w kierunku alianckich okopów na odcinku o długości 6 km. Strataliantów w wyniku operacji wyniosło około 12 tysięcy żołnierzy, z czego od gazu Zmarło 350 ludzi, tworząc 6-kilometrową lukę w okopach francuskich. Piechota niemiecka podążała za chmurą, oddychając przez waciki nasączone roztworem tiosiarczanu sodu zajmując wieś Langemark i okopując się tam. Kanadyjskie wojska broniące południowej części okopów zidentyfikowały chlor i wycofały się. W nocy z 22 kwietnia 1915 roku to właśnie oni, Kanadyjczycy, dostali polecenie przeprowadzenia kontrataku i odbicia wyłomu w obronie francuskiej. Wruszyli w nocy, przed północą. Jakim cudem udało im się wygrać z Niemcami, nie wiadomo. Wpadali w zasieki, nadziewali się na niemieckie karabiny maszynowe, ale oczyszczali las Kitcheners, w którym rozgrywała się bitwa. Tylko 25% kanadyjskich żołnierzy przeżyło, ale Niemców udało się pokonać. Dowódcy okrzyknęli żołnierzy bohaterami, a żołnierze swoich dowódców wariatami. Wysłanie tam Kanadyjczyków bez wcześniejszego rekonesansu okolicy było szalone, ale skuteczne. Już po pierwszym ataku gazowym Niemiec rozesłano informacje do wojsk aliantów, by ci sikali na ścierki i tem zatykali sobie usta. Nie mieli innych masek gazowych. Jeszcze, bo od tego momentu, zaczął się wyścig, kto wyprodukuje lepszą maskę. Rankiem 24 kwietnia Niemcy wypuścili kolejną chmurę gazu w kierunku zreformowanej kanadyjskiej linii. Żołnierzom przekazano polecenie oddania moczu na chusteczki, przyłożenia ich do nosa i ust. To nie pomogło. Niemcy wyparli Kanadyjczyków. Przez całą bitwę którą nazywamy drugą bitwą o IPH, Niemcom udało się przepchnąć aliantów 3 km. Chociaż Niemcy zastosowali już gaz trujący na wschodnim froncie, o którym później opowiem, by nam się nie pomieszało, to i tak zaskoczyli aliantów i około 7 tysięcy ofiar gazu zostało przetransportowanych w ambulansach polowych do szpitali. W maju i czerwcu odnotowano 350 zgonów Brytyjczyków z powodu zatrucia gazem. Bitwa Trwała miesiąc od 22 kwietnia do 25 maja, a w tym czasie, w ciągu całej bitwy, życie straciło blisko 60 tysięcy Brytyjczyków, ponad 20 tysięcy Francuzów i ponad 35 tysięcy Niemców. No nie oszczędzali na ludziach. Oczywiście alianci też odpowiedzieli gazem. 25 września zostało przeprowadzone natarcie brytyjskie na Luz, mające jedynie na celu wsparcie głównego uderzenia francuskiego. Atak ten został poprzedzony czterodniowym przygotowaniem artyleryjskim, w czasie którego wystrzelono 250 tysięcy pocisków, w tym 5 tysięcy pojemników z gazem chlorowym. To właśnie ta bitwa była początkiem długiego okresu analiz i eksperymentów mających na celu poprawę skuteczności broni kanadyjskiej piechoty, artylerii i łączności między piechotą a artylerią. Była to swego rodzaju bitwa rewolucyjna, ponieważ raz wykorzystano gaz, dwa trzeba było obronić się przed tym gazem. Więc rozpoczęto badania nad m.in. maskami, i trzy, właśnie kwestia łączności oraz koordynacji wojsk. A to zostanie wykorzystane za chwilę. Dlaczego? Ponieważ niemiecki szef sztabu Erich von Falkenhay twierdził, że przełamanie linii frontu jest niemożliwe, a Francuzi będą sterczyć w tych okopach tak długo, jak to tylko możliwe. Stwierdził więc, że jeśli nie da się ich pokonać strategicznie. To można ich wybić. Tak rozpoczęła się wojna na wyczerpanie, która miała jeden cel: zabijać przeciwnika w takich ilościach i na tak różne wymyślne sposoby, aż zaczną uciekać. Gaz nie ma problemu. Zaczęto opracowywać nowe technologie gaz skuteczniejszy, brutalniejszy, bardziej zabójczy miotacze ognia, samoloty nie było zasad. I tak Niemcy zaczęli przygotowywać wielką rzeź Francuzów, czyli Bitwę pod Verdun. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Nagrywam w nowym miejscu. Mam nadzieję, że słychać dobrze. Zapraszam Was na Instagrama Światowych Historii i kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się. Cześć.